cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Serdecznie dziękuję kochani za Wasze wsparcie. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu. Zobaczymy, kochani, cóż tu za wiadomość dzisiaj się do Was przypałęta, co ważnego dla Was dzisiaj jest do przekazania. Kochani, czytanie zaczynam o godzinie 12:22. Akurat spojrzałam na zegarek, także sprawdzimy sobie od razu na dzień dobry, zanim wejdziemy w karty, co ta godzina nam mówi, bo zbierałam się do tego długi, długi czas i dopiero teraz, kochani, była opcja, aby zasiąść. A więc tak, nie jesteś sam, kiedy robisz kolejny krok. Życie dało Ci nowe możliwości i teraz jest czas, żeby przejąć je z wiarą, że uzyskasz wsparcie. Rzeczy, które pojawiają się na Twojej drodze, służą Twojemu najwyższemu dobru. Zastanów się, jak te niewidzialne siły pomogły Ci w Twoim życiu. Medytuj w głębokiej świadomości tego, jak wiele form może przybrać wsparcie. Oraz 22. Uwierz, że budujesz życie, jakiego pragniesz. Twoi aniołowie bezpośrednio komunikują się z Tobą. Ta linczypa jest potężnym przesłaniem, że Twoje życie jest tworzone z ich boską pomocą. Jesteś teraz w przestrzeni wysokiej wibracji. Powtarzaj mantrę. Wierzę w siebie, gdy wzrastam. I zobaczmy sobie jeszcze 122. Rozejrzyj się, Twoje modlitwy się manifestują. A więc jest to dla Ciebie wezwanie, żeby się rozejrzeć, zobaczyć, co nadchodzi. Wokół Ciebie zaszło wiele zmian i powstało miejsce na to, co sobą manifestujesz. Stwórz listę rzeczy w swoim życiu, które obecnie wydają Ci się inne i zastanów się, czy mogą być one wynikiem Twoich modlitw. Pięknie, także pozytywne zmiany. Oraz anioły proszą Cię, abyś zaufał, że Twoje miejsce w życiu jest odpowiednie. Jesteś we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Rozejrzyj się i ciesz się tą chwilą. Wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno być. Postaraj się odnaleźć spokój. Kochani, na dzień dobry, tyle energii, tak? Także już dla Was rozwianie wątpliwości na dzień dobry. Jesteś tam, gdzie jest Twoje miejsce, tak? Jesteś w odpowiednim miejscu. Także przestań wątpić w siebie, przestań wątpić w swój los. A więc, drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie i najwyższej istoty miłości i światła, proszę, pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy, informacje ma być dla naszego kolektywu? Bardzo pozytywna energia. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że następuje pewna zmiana w odbiorze Was. Ludzie, którzy być może wcześniej plotkowali na Wasz temat, angażowali się w jakąś rywalizację z Wami, odpuszczają. Uczą się czegoś od Was? Zakończenie cyklu. Zakończenie jakiegoś toksycznego cyklu. Bardzo możliwe, że ktoś pozostawał w żałobie po czyjejś śmierci.
do kogoś tu przychodzi zrozumienie, że na wszystko jest miejsce i czas, tak? Kochani, nikt z nas nie jest ofiarą w tym życiu. Nikt z nas nie jest ofiarą w tym życiu. Nikt z nas nie jest ofiarą w tym życiu. Ktoś potrzebuje tutaj tak jakby przeanalizować pewne rzeczy, przerobić pewne rzeczy, zrozumieć być może, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego jesteśmy, gdzie jesteśmy. Tak jakby zrozumieć, że to tak naprawdę nie jest wyścig czasem. Jestem tutaj, aby pewne rzeczy zrobić. Aby żyć tym życiem w pełni tak, jak należy żyć tym życiem. Aby nie uciekać i nie bać się śmierci, nie bać się końca, tylko wykorzystać ten czas, który tutaj mam w tej chwili najlepiej, jak to jest tylko możliwe, bo po to tu przybyłem, tak? Czy po to tu przybyłam? Dużo zrozumienia odnośnie lekcji życiowych. Właśnie, nie jestem ofiarą, nigdy nie jestem ofiarą, tak? Zawsze mam możliwość wyjścia z każdej jednej sytuacji. Wszystko, co dotychczas pojawiło się w moim życiu, pojawiło się po to, aby ukształtować mnie na tą osobę, którą jestem dziś. Gdyby nie te doświadczenia, nie zmieniłbym się, nie zmieniłabym się. Nie wyszedł lub nie wyszłabym ze strefy komfortu. Nie zrobilibyśmy konkretnych kroków, kochani, które jednak zdecydowaliśmy się dokonać. Decyzje, które zdecydowaliśmy się podjąć. Odpuszczenie obwiniania kogokolwiek o cokolwiek i zrozumienie, że to wszystko jest po prostu lekcją. Wiele przeżyliście i było to dla was tak bolesne, że wydawało wam się, że nigdy nie dojdziecie do siebie po tym, tak? Ale dla niektórych z was widzę, że jest tutaj tak jakby coraz większa świadomość, jakaś ważna nauka. Jest to nauka życia, tak? Życie wam przyniosło tą naukę, wasze doświadczenia, rzeczy, z którymi się zmierzyliście, rzeczy, których doświadczacie, rzeczy, których się nauczyliście. Dokładnie tak to widzę. Również za pomocą przewodników duchowych. Dla niektórych z was może to mówić o takich etapach w waszym życiu, które wielokrotnie już się powtarzały. Tak jakby właśnie etap złamane serce, tak? Nauka, którą wyciągam z tego i jakby doprecyzowanie, jak udoskonalenie jakiejś nowej, nabytej umiejętności, którą przyniosła ta lekcja, tak? Bo pamiętajmy o tym, że każda jedna lekcja przynosi ze sobą nam jakieś nowe dary, jakieś nowe umiejętności. To nie jest tak, że my to robimy po nic. Wszystko jest po coś. Każda jedna lekcja jest po coś i niesie ze sobą dary, tak? Jeżeli dostrzeżemy w tym możliwość, tak? Nauczenia się czegoś z tego, wzmocnienia czegoś, tak? Jeżeli będziemy patrzeć na siebie tak jak ona tutaj, oh my god, koniec świata, jestem ofiarą, ratujcie! I będziemy się upłakiwać i ubolewać, o Jezu, jaka jestem biedna i jakie straszne rzeczy się wydarzyły. Tak, każdemu przydarza się wiele złego, kochani, w życiu. Wiem, ale nie ma nikogo, tak naprawdę, kogo moglibyśmy za to winić, tak? Pojawiają się pewne osoby w naszym życiu, mogą to być pewne kontrakty. Skąd to się pojawia, kochani? Różnie to może bywać, tak? Może to być karma za jakieś wasze poprzednie życie, za wasze poprzednie wcielenia. Karma przodków, karma poprzednich żyć. Nie ma co pokładać w kimkolwiek winy, kochani. Każdy z nas ma tutaj swoją rolę, ma tutaj swoją misję, musi nauczyć się pewnych rzeczy, wyciągnąć swoje lekcje, które są niezbędne do rozwoju naszej duszy. Ale kiedy siedzimy i opłakujemy i ubolewamy nad rzeczami, które poszły nie po naszej myśli albo nam się nie podobały, wtedy robimy z siebie ofiarę. Wtedy robimy z siebie słabe uszy, tak? Co jest ważne? Wyciągnąć z tego lekcję, tak? Dlaczego się to wydarzyło? To znaczy, że prawdopodobnie coś się musiało zmienić w tobie lub w twoim otoczeniu, tak? Po coś to było? Bóg wiedział dokładnie, po co to robi, tak? Nie możemy też o wszystko obwiniać Boga, kochani. Pamiętajcie o tym, że my żyjemy na planecie Ziemia i tutaj panuje dualizm, dobro i zło, kochani. I będziemy w różnych sytuacjach wystawiani na próbę. Jak pokonamy daną sytuację? Będziemy wystawiani na testy, tak? Jeżeli ufasz, to jest właśnie dla niektórych z nas test, przede wszystkim test naszej wiary. Że jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli twoja wiara jest silna, to z każdej sytuacji, z najgorszej sytuacji, z najgorszego bagna potrafisz wyjść. Z najgorszej traumy Bóg jest w stanie cię uleczyć. Z najgorszego bólu i najgorszego cierpienia Bóg jest w stanie cię wydostać. Jest w stanie ci pomóc w najgorszym momencie i w najgorszych ciemnościach twojego życia, jeżeli naprawdę w to zaufasz, jeżeli naprawdę się do Niego zwrócisz, jeżeli zaczniesz słuchać.
i zauważać te znaki. Nie ciągle tylko gadać i marudzić, ale i wyciągać. I wyciągać, i brać tego jak najwięcej, i otwierać się, i być po prostu tym otwartym kanałem do przepływu tej pięknej wiedzy. Czasami jest nam ciężko, no ja wiem, kochani, bywa, tak? To jest ego nasze, tak? Kiedy mówimy, no ale ta osoba mnie tak zraniła, ta osoba zrobiła to i to, ale jak ja mogę tej osobie to przebaczyć, no? Nie robisz tego dla tej osoby, robisz to dla siebie. Po to tu przybyłeś. To jest lekcja twojej duszy. W jakimś celu to się wydarzyło. Być może jest to karma, być może w tym życiu musisz zrozumieć, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej. Bo kochani, każdą jedną sytuację, uwierzcie mi, da się wytłumaczyć. Z perspektywy tej osoby ta sytuacja wygląda właściwie. To, co ta osoba zrobiła, wygląda właściwie. Z perspektywy tej osoby być może twoje zachowania były nie okej. Dla niektórych z was, nie wiem, wiem, że dla niektórych z was będzie to bardzo konfrontujące, bardzo konfrontujące, zdaję sobie z tego sprawę. Może to nie dotyczyć was, może to dotyczyć również tej osoby, kochani. Jeżeli wiecie, no to widzicie, wiecie, jaka jest wasza sytuacja, tak? W każdym razie z tej sytuacji, która tutaj się odbyła w waszym życiu, tak? Ktoś wyciąga ogromną lekcję. Ktoś jakby to kogoś udoskonala, doszlifowuje. Bardzo możliwe, że przeszliście przez bardzo trudny etap swojego życia, gdzie myśleliście, że się poddacie i nie dacie rady, że nie wydostaniecie się z jakiegoś dołu, z jakiegoś bagna, z jakiegoś cienia, ale odnaleźliście w czymś nadzieję i wiarę, być może w dzieciach, być może w zwierzętach, być może w naturze, być może w nauce, w książkach, w czymś, co do was przyszło. Coś, co pomogło wam odnaleźć tak jakby nową drogę. Nowa droga, nowa możliwość, tak jakby, żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy, żeby spróbować jeszcze raz, żeby życie wziąć we własne ręce i pójść swoją drogą, tak jak ja chcę to przeżyć, tak? Także wyciągacie z tego jakieś wielkie, wielkie, ważne klucze do przyszłości, kochani. To jest wasza moc. To jest wasza moc, tak jakby tego wam nikt już nie odbierze. To są wasze doświadczenia, to co przeszliście, co pokonaliście. Wychodzicie z jakiegoś trudu, kochani. Była tutaj jakaś sytuacja zaburzona z jakąś osobą, która była bardzo kontrolująca, impulsywna, oziębła, narcystyczna. Osoba, która wytrąciła was z równowagi, która zaburzyła wam wasz spokój. Tak? Dlatego nie możecie zrozumieć pewnych rzeczy, bo wiecie, że nie zawiniliście w jakiejś sytuacji, tak? Ale na przykład w oczach tej osoby zawiniliście chociażby w ten sposób, że ta osoba uważała, że nigdy się tej osobie na przykład nie postawicie, albo nigdy nie powiecie nie, albo że zawsze ta osoba będzie mogła na was liczyć, was wykorzystywać, zawsze będzie. I kiedy powiedzieliście nie, to ta osoba zobaczyła was, ale jak nie, jak ja ciebie w tej chwili tak potrzebuję, jak możesz mi odmówić, tak? I dla tej osoby ty jesteś już fuj, ty jesteś B, dlatego że, no voilà, że coś poszło nie po myśli tej osoby, tak? Ego. Oczekiwania. Z reguły, kochani, to właśnie oczekiwania wobec innych ludzi ranią nas najbardziej, dlatego was też tak bardzo to zraniło, bo nie spodziewaliście się, że ktoś, komu, nie wiem, kogo być może kochacie lub komu ufacie, może was tak zranić lub zdradzić, słyszę. Być może wystarczyło jedno wasze nie, aby ktoś od razu poszedł. Być może ktoś nie wiedział, jak tutaj pewne rzeczy uregulować. Ktoś chciał po prostu brać, a wy powiedzieliście nie. Tak to widzę. Tutaj była dla was jakaś trudna lekcja. To było dla was bardzo bolesne. Ale wyciągacie stąd lekcję, kochani. To się dotyczy jakichś, nie wiem, osób trzecich być może, osób trzecich w relacji, ktoś, kto chciałby tak jakby wejść w czyjeś życie z buciorami, rządzić się czyimś życiem, kontrolować czyjeś życie, mówić komuś, jak ma żyć i co ma robić. Tak jakby ktoś wam chciał powiedzieć, nie, tak nie możesz zrobić, musisz zrobić po mojemu, nie możesz w życiu na przykład, nie wiem, sięgać po przygody i robić rzeczy, które tobie się podobają, to jest niedobre, to jest nie okej, to jest nieprzyzwoite, to jest tak, tak jakby ktoś chciał mieć pełną kontrolę nad kimś, ale co się zakończyło? To jest zakończenie cyklu jakiegoś.
No kochani, jakiś pasożyt obumiera. Jakaś osoba, która. Bardzo możliwe, że była tutaj nawet jakaś społeczność, być może trzy osoby. Bardzo możliwe, że ktoś pod znaku lwa, strzelca, byka, panny. Ktoś, kto wiedział, jak korzystać, jak was wykorzystać, a kiedy ta osoba być może, nie wiem, być może kiedy w życiu tej osoby zaczęły się pewne rzeczy powodzić, układać. Tak jakby ktoś. To była zazdrość i porównywanie się do kogoś. Ktoś się czuł być może niestabilny w jakimś sytuacji, albo nie mógł mieć tego, co wy mieliście, lub tego. I ktoś mówił, że chce, też chce to mieć. Dlaczego ta osoba nie może tego mieć? Diabeł, zobaczcie, ktoś kierował się w jakichś relacjach. Ktoś kierował się złością, zawiścią. 16, zobaczmy, co nam mówi 16. Jesteś tylko jeden. Podróż, którą odbywasz, to bycie sobą, a nie kimś innym. Aniołowie zachęcają cię do zaprzestania porównywania się z innymi. Napisz wiersz, piosenkę albo stwórz dzieło sztuki, które reprezentuje twoje wyjątkowe doświadczenie własnej osoby. Bądź sobą. Także ktoś dla kogoś, kochani, no właśnie. Bardzo wyjątkowa osobowość, której się nie da zastąpić, nie da się podrobić. Ktoś chciał mieć kontrolę nad wami. Ktoś był zazdrosny o waszą... O to, że jesteście inni? O to, że być może wiele osób się z wami, nie wiem, czy interesuje, czy... Ta osoba coś robiła, no kochani, znowu mi to powraca. Jak mi papieżyca pokazuje się w odwróconej pozycji, kochani, no jeszcze... No dla mnie to się pokazuje jako jakieś, nie wiem, krwawe rytuały, złe rytuały, diabła mamy obok. Ludzie współpracowali. Ludzie współpracowali, bardzo możliwe, że ktoś komuś płacił, aby coś zaburzył. Ktoś pracował, współpracował z diabłem, żeby na kogoś źle wpłynąć. Ktoś chciał mieć coś, co ktoś ma. Ktoś chciał odebrać komuś moc kreowania, pasji, możliwość, rodzinę, jakąś bazę, stabilność. Ktoś się koncentrował na czymś, co ktoś ma. Ktoś chciał mieć coś, co ktoś ma. I tak jakby ktoś chciał odebrać tej osobie to. Tak jakby kogoś bolały pewne rzeczy, dlatego że ktoś na to patrzy. Ale ta osoba koncentruje się, tak naprawdę ta osoba jest strasznym materialistą i tak jakby pewne rzeczy, pewne role nie pasują do tej osoby. Rzeczy fizyczne to jest spełnienie marzeń tej osoby, tak? Czyli pociąg, nie wiem, przede wszystkim tutaj fizyczny, seksualny być może, jakieś upajanie się, nałogi. Wszystko, co jest takimi niższymi wibracjami, jakby ktoś się koncentruje tylko i wyłącznie na jakichś negatywnych rzeczach, aby zabłysnąć, aby być kimś, na kim się wszyscy koncentrują. Tak, tak jakby ktoś chce być podziwiany. Patrzcie na mnie. Ktoś chce być gwiazdą. Ktoś patrzy na kogoś, dlatego ktoś chciał kogoś zniszczyć. Dlatego, że ktoś chciał być właśnie tym numerem jeden. Magik. Dziesiątka mieczy. Zobaczcie. Ktoś być może chciał robić jakąś magię śmierci, albo ktoś chciał zakończyć relację, albo być może ktoś jest w jakiejś relacji i bardzo możliwe, że ktoś chciał się pozbyć kobiety. Być może jest walka o jakiegoś mężczyznę. Być może jest to jakaś tutaj, być może jest tutaj jakaś kochająca relacja lub coś takiego i ktoś walczy z kimś o jakiegoś mężczyznę, ktoś chce się pozbyć jakiejś kobiety. Aby mieć, nie wiem, jakąś stabilność dla siebie, dom, rodzinę. Jest to diabeł, ta osoba, która walczy o coś. To jest diabeł. Może to być ktoś pod znaku zodiaku. Byka, barana, koziorożca.
lew. Są tutaj kłamstwa jakieś, kochani. Ktoś jest zapatrzony na coś i nie chce zmienić swojej perspektywy. Ktoś jest zapatrzony z hejtem, z nienawiścią na coś. Na kogoś prawdopodobnie. Ktoś się porównuje do kogoś, gdzie nie ma opcji po prostu, aby zastąpić tą osobę. Bardzo możliwe, że ktoś widzi, że ktoś jest szczęśliwy, że ktoś chce to zniszczyć. Tak, jest to taka osoba, nie wiem, jakby młoda, nieodpowiedzialna, osoba, która jeszcze nie doświadczyła życia, osoba, która tak naprawdę w życiu jeszcze nie cierpiała. Ktoś, komu gdzieś tam raz ktoś powiedział nie i ta osoba już od razu jest taki, jak taki rozwydrzony dzieciak, taki po prostu rozwydrzony dzieciak, który nie dostał czegoś, tak? Dziecko takie, jak coś, to od razu mama usługuje, od razu przynosi, od razu daje, tak? Tak jakby była zaburzona równowaga. Ktoś, kto powinien mieć w sobie tą energię miłości, otuchy, równowagi, wsparcia dla rodziny i bliskich. Jest to ktoś, kto popadł w jakieś obsesje. Ktoś, kto wpadł w ręce diabła, kochani. Ta osoba wpadła w ręce diabła. Jest to jakaś, prawdopodobnie jest to jakaś, nie wiem, zła kobieta, może to być czyjaś matka, macocha, albo teściowa, albo jakaś, nie wiem, zła szefowa, albo... Ponownie widzę... Tutaj dosłownie nam się pokazuje z powrotem, jak ta sytuacja z Kopciuszka. Właśnie jak ta jej macocha, tak. I ten Kopciuszek na właśnie na tym, no tak jak to widziałam dwa czytania temu, to trzy czytania temu, kochani, jakoś tak. Tak jakby przychodzi moment, że ten Kopciuszek mówi, dosyć. Zbiera manatki i wyrusza, nieważne jak jest. Ktoś wie, że nie może dłużej w czymś trwać. Zbyt długo pewna prawda jest ukrywana, a zbyt długo pewne kłamstwa są rozpowiadane. Są osoby, które wiedzą o pewnych rzeczach, ale tak jakby nic nie robią z tym. Być może, nie wiem, ktoś czeka, być może wy czekacie, aż ktoś stanie w waszej obronie, albo... Dla niektórych z was może to mówić o tym, że wyjdzie na jaw coś, co, nie wiem, coś, co ktoś ukradł. Ktoś być może myślał, że coś zostanie niezauważone. Ktoś być może coś ukradł komuś. Może nawet jakieś dwie rzeczy, albo, nie wiem, coś z dwójką. Jeżeli jest to suma pieniędzy, to będzie to coś z dwójką, dwudziestką, dwusetką, nie wiem, albo dwie. Tak jakby ktoś coś ukradł. Jakby ktoś wziął jakieś takie drobniejsze rzeczy, ale jeszcze jakieś dwie ważniejsze rzeczy, o których ktoś być może nie wiedział. Coś wartościowego, coś ważnego dla kogoś. Tak jakby ktoś być może coś komuś też zabrał i na czymś być może ktoś robił jakieś czary. Bardzo możliwe, że ktoś złożył coś w ofierze do jakiegoś... Nie wiem, może ktoś jakiegoś Boga się modlił dziwnego, do jakiegoś bóstwa, albo do czegoś takiego, gdzie ktoś składał komuś coś w ofierze, aby coś mieć dla siebie, aby kogoś zahamować i coś zabrać dla siebie, albo aby się kogoś pozbyć i coś zabrać dla siebie, zagarnąć. Coś być może odnośnie rodziny, czyichś finansów, czyjegoś dostatku, czyichś przynależności. Tak jakby ktoś chciał coś komuś odebrać z agresją, ale bardzo możliwe, że ktoś nie może czegoś zrobić. Może ktoś gdzieś, nie wiem, coś komuś powiedział, albo gdzieś ktoś być może wyjechał i ktoś nie ma możliwości do kogoś dostępu, nie ma jak się dostać do tej osoby. Może ktoś kogoś... Izolacja. Bardzo możliwe, że ktoś się odsunął od jakiejś relacji rodzinnej. Może ktoś gdzieś wyjechał, świat, na inny kontynent, albo do innego państwa, miasta, nie wiem, gdzieś daleko.
siódemka była, w zdrowe granice. Tak jakby ktoś zrobił pewne rzeczy, być może ktoś gdzieś wyjechał, aby się chronić. Siła, aby odzyskać siłę i stabilność. Ktoś dochodzi do siebie gdzieś. Ta sytuacja może dotyczyć albo jakiejś rodzinki, albo tak, widzę tak jakby dwójkę dzieci, niedźwiedzia i tą kobietę, która ujarzmia tego niedźwiedzia, tak? Także to może być, nie wiem, to może być kobieta, która ujarzmia jakiegoś mężczyznę. Tak jakby mi się teraz znowu pokazuje tutaj piękna i bestia, tak? Tak jakby kobieta, która pomaga w jakiś sposób koić pewne dusze, naprawić coś. I te niedźwiadki, które są jeszcze nieutemperowane, dlatego że ten tata niedźwiedź jeszcze jest nieutemperowany do końca, tak jakbym mogła powiedzieć. Tak mi się to trochę pokazuje. I tutaj widzę tak jakby po części transformacji, tak jakby już ktoś zmieniał. Zobaczcie, kochani, tak jakby już ktoś zmieniał się z tego niedźwiedzia, już pół człowieka. Taka przemiana, tak mi się to pokazuje. I na górze już mam, zobaczcie, mam chłopca. Także tak jakby to była pewna transformacja, odpuszczenie czegoś, tak jakby ktoś pomaga kogoś leczyć, ktoś pomaga coś komuś uleczać. I teraz te dwa niedźwiadki, zobaczcie, zaraz za tym mam słońce i też te dwa niedźwiadki wyglądają tutaj tak samo i tutaj też, tak jakby dwóch chłopców wyglądających tak samo. Czyli tak jakby pomagając uleczyć się komuś, tutaj był jakiś fałszywy osąd wobec kogoś, wobec jakiejś rodziny lub kogoś na przestrzeni rodziny. Ktoś pozostawał w zblokowaniu, ktoś nie widział pewnej prawdy. Być może ktoś rozsiał pewne kłamstwa i ktoś uwierzył w te kłamstwa. Co w związku z tym? Tak, wraca mi tutaj tak jakby jakaś ta klątwa, czy coś, co ktoś robił tutaj, tak? Jakieś czary, które ktoś robił na jakiejś parze, dom, rodzina. Ktoś chciał, nie wiem, zablokować kogoś. Ktoś chciał wprowadzić niestabilność w czyjś dom i rodzinę, ale to się nie udało. Osoba, która zdradziła, sama zostaje zdradzona. Plany tej osoby się nie powiodły, kochani. Kłamstwa, które ta osoba rozsiała. Zobaczcie, wszystko mi w tej chwili wypada w odwróconej pozycji. Role się odwracają. Role się odwracają. Wszystko wraca jak bumerang do tej osoby. Ktoś może być spod chińskiego znaku zodiaku bawoła. Wszystkie kłamstwa, fałszywy osąd. Zobaczcie, wszystko nam się pokazuje tutaj w odwróconej pozycji. Wraca równowaga, kochani, i sprawiedliwość do jakiegoś domu, relacji, rodziny. Osoba, która siała zamęt, odbiera swoją sprawiedliwość. Osoba, która została niesprawiedliwie źle potraktowana, otrzymuje swoją dobrą karmę. Zostaje tutaj coś wyrównane, kochani. Być może otrzymacie jakąś prawdę. Ktoś być może wam powie o czymś i to was uchroni przed jakimś złym ruchem. Tak, to was uchroni przed tą wieżą. Być może przed czymś, co ktoś na was planował. Ktoś wam może nawet powiedzieć, kochani, o czymś, co ktoś robił, o jakiejś czarnej magii, którą ktoś wykonywał. Ktoś wam może powiedzieć prawdę o czymś i to będzie dla was potwierdzeniem tego, co się wydarzyło, że mieliście rację, że wiedzieliście, że ktoś to robił. Może jakaś magia śmierci albo iluzji. Ktoś tak jakby chciał zakończyć was. Zakończenie iluzji, odblokowanie. Dla niektórych z was może to mówić o odblokowaniu finansów oraz przyjaźni. Nowe relacje, nowe osoby, które się pojawiają w waszym życiu. Zobaczcie, kochani, zakończenie. Zobaczcie. Zakończenie tego, co było toksyczne, diabelskie. Bardzo możliwe, że idzie to nie wiem, razem z zakończeniem jakiejś relacji rodzinnej. Ktoś tutaj wykonał pewne kroki, które są nieodwracalne. Może mieć to związek właśnie z jakimś złorzeczeniem, jakąś z czarną magią. Tak, zobaczcie, magia mi wypadła zaraz. Zakończenie jakiegoś ciężaru, kochani. Czegoś, co wam ciąży. Jakichś kłamstw, ukrywania się, strachu.
ucieczki ciągłej. Wiecie, co macie robić. Bardzo możliwe, że otrzymujecie ważne wskazówki. Niektórzy z Was korzystają właśnie z czytań, z kart i otrzymujecie ważne wskazówki i działacie w związku z tymi wskazówkami. To Was prowadzi do rozwiązania. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że będziecie świętować, jesienią będziecie świętować sukcesy. Coś, na co ciężko pracowaliście, być może od wiosny tego roku do jesieni tego roku, dużo pracy w coś wkładacie. I to, zobaczcie, kochani, ruch naprzód. I tu mi pokazuje 9 denarów. Także to jest Wasze wynagrodzenie za ten ciężar. To jest ta nagroda tej lekcji trudnej, z którą się musieliście zmierzyć. Będziecie zadowoleni z efektu końcowego, kochani. Idzie tutaj do Was jakieś wynagrodzenie. Zobaczymy sobie zaraz troszeczkę dalej, co odnośnie tego. Coś, co jest związane ze stabilnością, dla niektórych z Was może mieć to jakiś związek z byciem przywódcą, liderem, osoba, która prowadzi, osoba, która kieruje innymi, nie wiem, wskazuje drogę. Co w związku z tym? No i mamy, kochani, no. Happy ending. Idealne zakończenie. Będziecie się cieszyć, będziecie tańczyć, kochani, z radości. Nie będziecie... Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nie będziecie mogli po prostu w to uwierzyć. Tak jakby... Znajdziecie się w momencie, w którym powiecie, że... Czy to jest prawda? Uszczypnij mnie. Czy to jest prawda, że pewne rzeczy naprawdę się dzieją? Pojawi się dla Was wielka okazja. I to wszystko eksploduje w jednej chwili. Wszystko się zmieni w jednej chwili. A niektórych z Was jest tutaj potrzeba wyrażenia się w jakiś sposób, swoich uczuć. Błyszcz. Jak gwiazda na niebie, jasno i wyraźnie. Bądź tą gwiazdą. Pozwól sobie na to, aby świat Ciebie ujrzał. Pozwól sobie na to, żeby świat Ciebie pokochał. Pozwól sobie na to, aby być faworyzowanym, aby być kochanym, aby cieszyć się swoimi osiągnięciami. Jesteście w tej chwili w momencie, w którym Wszechświat Wam sprzyja. Pomaga Wam. Pewne rzeczy tak jakby dla Was się składają w całość i prostuje się dla Was droga, kochani. Prostuje się dla Was ścieżka. Jakby pewne rzeczy dla Was miały łatwiej po prostu przychodzić. W tej chwili mam wrażenie, że jest to dla Was silne nawołanie, aby skoncentrować się przede wszystkim na tym, aby ustalić swoje plany, cele, marzenia, dokąd idziecie. Szczególnie teraz, kochani, jesteśmy w energii nowiu, wykorzystajcie tą siłę. To jest super moment na to, żeby zacząć kreować, tak? Czyli dokąd idziesz, napędzać ten kołowrotek, tak? Zacznij, nie wiem, ustalać cel, czego potrzebujesz lub ile potrzebujesz, żeby to osiągnąć. Krok po kroku zacząć po prostu coś robić, wypełniać. Wprowadzaj coś w ruch. I codziennie rób jedną rzecz, która Cię do tego przybliża. Naprawdę, kochani, to działa, uwierzcie mi. Wystarczy po prostu dyscyplina. Trzymać się tego, obiecać sobie po prostu, że będziecie coś robić i róbcie to dla siebie, tak jakbyście to obiecali komuś innemu, jakbyście obiecali to najważniejszej osobie na świecie, że coś zrobicie i będziecie tego dotrzymywać. Tak sobie obiecajcie, niech to będzie Wasza pierwsza, najważniejsza obietnica, której nie złamiecie, której wiecie, że za żadne skarby nie złamiecie. Kochani, zróbcie to dla siebie, zobaczycie, jak Was to wzmocni, jak zobaczycie, że jesteście na tyle silni, aby się nie poddać. Zobaczycie, że tak naprawdę Wasze możliwości są nieskończone, że to tylko od Was zależy, tak? W którym momencie, że gdzieś tam hamujecie albo szukacie wymówek. Piękne rzeczy się z tego narodzą, naprawdę piękne rzeczy z tego powstaną, ale trzeba płynąć z tą falą, tak? Pozwolić sobie być widzianym, być wspaniałym, pozwolić sobie na to, aby być dostrzeżonym, tak? Bo tutaj cały czas widzę jakby świeć jasno, pozwól, by Cię widziano.
Jesteście coraz bliżej, kochani. Jesteście coraz bliżej do tego miejsca, na które wyczekujecie od dawna. Jest to dla was takie jakby przygotowanie do startu. Do wielkiego startu, do jakiejś nowych przeżyć. Zakończenie starej wersji, rozpoczęcie nowej, tak? Piękne rzeczy są przed wami. W tej chwili się prawdopodobnie odradzacie. Uczycie się z tego, co się wydarzyło w przeszłości. Także jest to dla was fantastyczny rozwój duszy. Fantastyczny, nie fantastyczny, tak? Lekkie to nie było dla was. Ale widać, że jest to dla was ogromny wzrost. Zobaczmy sobie, co tutaj nam się jeszcze pokaże. Także nie było lekko, jeżeli chodzi prawdopodobnie o pracę lub o finanse, coś, co jest związane z pracą, nie było łatwo, być może pojawiły się jakieś choroby, problemy zdrowotne i być może gdzieś musieliście wrócić lub coś zrobić. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że nie wiem, straciliście pewne rzeczy, że tak jakby pewne rzeczy się wam popsuły, poknociły. Na ten moment prawdopodobnie wraca do was dobra passa, kochani. Tak jakby jest zagrożenie. Jest zakończenie zagrożenia. Co się dzieje tu i teraz? Miłość. Fart. O, czyli coś, co jest związane z jakimś mężczyzną. Witalność. Komfort. Odpust, kochani. Czyli tak jakby wraca do was dobra passa. Dokładnie tak, jak powiedziałam. Jak się pokazuje nam odpust, to znaczy, że idzie to, co dobre. Być może ktoś się wami zaopiekuje. Dla niektórych z was może to mówić również poprawę w finansach. Ogromna, od początku mi się to pokazuje. Jakiś mężczyzna być może wnosi jakąś dobrą energię do waszego życia. Ktoś może mieć na imię Szymon, Łukasz, Robert, Tomasz, Mateusz, Sebastian, Ksawery. Leszek. Bogusław. Bardzo możliwe, że ktoś chce się z wami spotkać. Spotkanie, los i miłość. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że odpokutowaliście tutaj coś. Odpokutowaliście coś w swoim życiu i już czas na dobrą passę. Na wszelkich przestrzeniach waszego życia, jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, pewne rzeczy, kochani, idą naprawdę, naprostowuje się wszystko. Coś tutaj było w przeszłości i trzeba było coś odpokutować. Ale już czas wyjść z tej złej pasy, kochani, zakończenie jakiegoś fatum, zakończenie jakiegoś trudnego momentu w waszym życiu. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że przygotowujecie się może gdzieś do jakiejś podróży. Podróże, stabilizacja, szansa. Dla niektórych z was być może pojawi się jakaś szansa. Co to nam ucieka? Szansa w związku z rozwojem. No ludu, wszystko ucieka, no. Fortuna. Jeszcze dwie karty tu poprosimy. Miłość i los. Wow, kochani. Czyli przyszłość też nam się bosko zarysowuje. Tak, kochani. A więc, na niektórych z was może to mówić o tym, że albo poznacie jakąś nową osobę, tak? Jeżeli jesteście w tej chwili singlami, to mówi o tym, że prawdopodobnie pojawi się jakaś nowa osoba w waszym życiu. I spotkanie tej osoby wiele zmieni w waszym życiu. Być może już spotkaliście kogoś, być może już kogoś poznaliście. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że gdzieś był zachwiany jakiś przepływ energii, być może energii finansowej, tak? Czy coś, co było związane ze zdrowiem, ale pewne rzeczy tak jakby były nie najlepsze. I w tej chwili tak jakby wszystko powraca do równowagi, tak? Bo tutaj widzę, że tak jakby była choroba, przez to dużo rzeczy się tak jakby no poknociło. Być może z waszą pracą pewne rzeczy, być może coś z waszym, tak, z waszym, nie wiem, ciałem, zdrowiem.
pojawiło się z zewnątrz jakby wiele zagrożenia, ale w tej chwili jakby się wszystko równało. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jesteście tacy bardzo energetyczni, konsekwentni, że jesteście też tacy delikatni i rozważni, tak? Ja mam wrażenie, że widzę tutaj tak jakby był jakiś mężczyzna, tak? Widzę mężczyznę, może to być blondyn, jasne, niebieskie, zielone oczy, osoba średnio między 30, ja wiem, 30 a 60 rokiem życia. Bardzo możliwe, że ta osoba lubi pomagać ludziom. Osoba, która rzadko się myli. Osoba, która zawsze jest gotowa, żeby pomóc potrzebującym. Człowiek z dużym autorytetem. Ktoś, kto prawdopodobnie cieszy się sympatią. Osoba, która posiada predyspozycje zawodowe, w których może wykazać się swoimi zainteresowaniami, tak? Tym, co lubi robić. Bardzo możliwe, że bardzo dobrze realizuje się jako, nie wiem, wychowawca, przełożony, nauczyciel, doradca. Ktoś, kto jest inteligentny, ktoś, kto jest wykształcony, ktoś, kto wie, jak się wysławiać. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że pojawi się tutaj jakaś pozytywna niespodzianka. Niektórzy z Was będą gdzieś tutaj podróżować. A niektórych z Was może to mówić o podróży, albo ktoś do Was podróżuje, albo Wy gdzieś podróżujecie, być może do rodziny. Albo ktoś z rodziny zapowiada Wam wizytę, odwiedziny być może bliskich osób. Może to zapowiadać kilkudniowy wyjazd gdzieś na przykład właśnie do znajomych, do krewnych, gdzieś na wieś, albo w jakieś takie, nie wiem, przytulniejsze miejsce. Dla niektórych z Was może to też mówić o wyjeździe gdzieś za granicę, bo tu jest stabilizacja i szansa, rozwój, fortuna. Także to może być coś, co jest związane, podróż związana z pracą, a zarazem z miłością. Tak jakby coś, co zmienia Wasz los. Gwiazdka z nieba. Kochani, dla niektórych z Was taka gwiazdka z nieba. Jakbyście otrzymywali pewne możliwości na to, aby coś zrobić. Jeżeli na przykład prowadzicie własny interes albo obejmujecie jakieś wyższe stanowisko, to może to mówić o jakimś wyjeździe służbowym, o jakiejś okazji do, nie wiem, uroczystości, może jakieś uroczystości państwowe albo religijne, jakieś, albo gdzieś być może wybieracie się na jakieś wesele albo na jakieś... Tak jakby tu się pojawiała jakaś szansa za tym. Bardzo możliwe, że dzięki temu powstanie tutaj coś nowego, przez jakieś spotkanie, być może spotkacie się z kimś i dzięki temu ktoś pomoże Wam zmienić miejsce zamieszkania albo pomoże Wam coś ustabilizować, coś, co wzmocni Twoje finanse i ustabilizuje Twoje sprawy materialne. Dla niektórych z Was może to być nawet zastrzyk finansowy od na przykład, nie wiem, jakiegoś zamożnego krewnego albo na przykład jakaś propozycja nowych inwestycji, coś, co usprawni prowadzenie firmy albo coś, co zapewni wzrost majątku albo możliwość zakupu czegoś. Dla niektórych z Was też może to mówić o wygranej w konkursie na przykład albo objęcie jakiegoś wysokiego stanowiska. Być może warto przejrzeć jakieś dokumenty, które leżą gdzieś w szufladzie. Może się okazać, że są jakieś sprawy, którymi trzeba się zająć niezwłocznie. Jeśli nie chcecie mieć kłopotu, być może jakieś dokumenty macie, czy coś, co dobiega końca, coś, co trzeba odświeżyć, odnowić, jakieś, nie wiem, dowody, prawo jazdy, nie wiem, jakieś dokumenty, albo coś, co związane z, być może paszport, albo jakaś, nie wiem, karta, czy coś. Niektórych z Was może to mówić o tym też, że będziecie zaangażowani w jakąś sprawę, która przyniesie Wam rozgłos i uznanie w środowisku, nie wiem, zawodowym albo społeczeństwie, w którym, której jesteście częścią. Może poprawić się dla Was też stan zdrowia,
kondycji fizycznej, psychicznej, dużo lepsza energia, dużo więcej ruchu, radości, działania, sukcesu. Tak jakby pewne rzeczy, kochani, ja nie wiem, jakbyście w jakiś lepszy okres wstępowali, tak mi się to pokazuje. To, co było, no nie było zbyt kolorowe, ale to, co tutaj się zapowiada dla Was, no to kochani, wow, po prostu wow. Takie pozytywne wiadomości, to ja, kochani, uwielbiam. Nowy start, jakieś nowe możliwości. Odpust. Czyli tak jakby w tej chwili jesteście wspierani. Wszystko, za co się nie weźmiecie, jesteście w jakiś sposób popychani, aby to się powiodło. Słuchaj swojej intuicji. Słuchaj tego wewnętrznego głosu. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie... Co więcej tutaj? Co jeszcze ważnego, co nie zostało poruszone? Czyli być może jakiś mężczyzna odsunął się od jakiejś relacji, od jakiejś społeczności. Bardzo możliwe, że otrzymacie jakieś pieniądze w związku z tą sytuacją. Lub może to też mówić o tym, że jakiś mężczyzna pomoże komuś odsunąć się od jakiejś społeczności poprzez jakąś pomoc finansową. Może ktoś chce kogoś wspierać w jakiejś sytuacji, aby pomóc komuś wydostać się z, nie wiem, z czegoś. Wiadomość, ktoś może dostać jakąś wiadomość. No i te papiery, tak mi się kojarzy z tymi papierami, które tak przed chwilą widziałam. Tam jakby może są jakieś dokumenty, papiery. Coś, co gdzieś, nie wiem, leży schowane, może w szafce albo coś, jakieś papiery, które trzeba... Może trzeba coś komuś zakomunikować. Coś w związku z finansami? Ktoś martwi się tutaj o coś. Jakiś mężczyzna. Bardzo możliwe, że jakiś mężczyzna pomoże komuś w tej sytuacji. Być może ktoś nie wiedział, jaka jest prawda. Być może komuś zostało coś przekazane w inny sposób. Dlatego ktoś być może... był zły, być może ktoś dlatego komuś czegoś nie chciał dać. Tak jakby ktoś za wszelką cenę chciał coś dla siebie mieć. Ta sytuacja może dotyczyć kogoś pod znaku zodiaku lwa. Być może coś się komuś należy, ale ktoś komuś czegoś nie dał, bo... Nie wiem, bo... uważał, że ktoś nie może czegoś, nie wiem, śmierć, kochani, mam śmierć. Twoje przeznaczenie, coś, co jest związane z karierą. Tak jakbyście otrzymywali ważne wskazówki, żeby coś zrozumieć. A niektórych z Was może to mówić o tym, że otrzymujecie jakieś ważne wskazówki od swoich przewodników duchowych albo kogoś, kto jest po drugiej stronie. Być może dostaniecie coś po kimś, kto zmarł. Być może dotyczy to jakiegoś spadku. Ważna zmiana, kochani. Odnośnie finansów, być może jakiś złodziej musi coś Wam oddać? Na niektórych z Was może to mówić o tym, że otrzymacie jakąś wiadomość, nie wiem, od osoby jakiejś publicznej, tak? Prokurator, słyszę, może to być jakiś adwokat, notariusz. Ktoś być może miał pewne oczekiwania. Wyczekiwał na odpowiedni moment. Ta osoba chciała coś zagarnąć dla siebie, coś zrobić, ale pewne rzeczy tutaj wychodzą na jaw. Być może coś, co dotyczy się pracy czyjejś, straty, być może ktoś stracił coś przez kogoś, ktoś komuś chce być może pomóc w jakiejś sytuacji. Ta sytuacja może dotyczyć kogoś pod znaku zodiaku wodnika albo ryby. Jakby ktoś martwi się o kogoś. Ktoś martwi się o kogoś, ktoś chce naprowadzić kogoś na odpowiednią drogę, aby praca dla innych, to, co Ci sprawia przyjemność, co Ciebie cieszy, to jest Twoja wewnętrzna siła, to jest Twoja moc, praca z innymi ludźmi, Twoja praca. Skorpion. Aby coś komuś pokazać, aby coś zademonstrować, praca dla innych i praca z innymi ludźmi. To jest czyjś cel
duszy, cel misji duszy tutaj na planecie Ziemia. Być może ta sytuacja dotyczy kogoś pod znaku zodiaku wodnika, ryby, skorpiona i panny. Tak jakby jest to zakończenie jakiegoś cyklu. Ostatnia próba, ostatnia szansa, słyszę. Jest to coś, co jest związane z Twoimi wierzeniami odnośnie finansów, komunikacji z innymi ludźmi, rzeczy materialnych, Twojej intuicji, ochrony. Coś, co jest związane z relacjami i karma, kochani. Dokładnie tak. Jak mówię, to jest jakaś ostatnia szansa, by coś zrobić. Trzeba być realistycznym odnośnie czegoś. Być świadomym pewnego zagrożenia, które się może pojawić. Już czas się uwolnić, kochani. Odzyskaj swoją siłę, Twoja wewnętrzna moc. Być może pojawił się tutaj jakiś konflikt, konflikt z rodziną lub konflikt na przestrzeni rodziny. Siła miłości, tylko i wyłącznie siła miłości jest w stanie to uleczyć. Tylko i wyłącznie miłość może rozwiązać tą sytuację. Waga i rak. Możliwe, że ktoś ma jakieś problemy zdrowotne. Ktoś zatrzymuje w sobie złość do kogoś. Żal. Bardzo możliwe, że ktoś nie wiem, kochani, mi się to pokazuje jako karma, ale nikomu nie chcemy życzyć złego zdrowia, ale jednak, no nie wiem, mi się powiem, bardzo możliwe, że ktoś ma jakiegoś raka albo coś. Jakaś kobieta. Kobieta, która kierowała się łódkami materialnymi. Koziorożec. Być może kobieta, która chciała coś odebrać jakiemuś mężczyźnie. Jakby ktoś chciał wykorzystać coś przeciwko komuś, miłość do manipulacji kimś, aby coś wyciągnąć od kogoś związane z finansami. Złość, tak jakby ktoś kierował się złością, ktoś kierował się chęcią zemsty. Jakaś fałszywa osoba. Fałszywa osoba, która być może, nie wiem, jest zazdrosna o jakąś miłość. Osoba, która ma pewne oczekiwania wobec kogoś. Być może nawet więcej osób ma pewne oczekiwania wobec kogoś. Być może wobec jakiegoś mężczyzny, jakieś kobiety mają jakieś oczekiwania. Podróż. Co w związku z tą podróżą? Ktoś się martwi o coś. Być może pojawi się być może tu jakaś informacja odnośnie jakiejś niedojrzałej kobiety. Niedojrzałej kobiety, Boże kochany. Niedojrzałej, emocjonalnej kobiety, tak? Może to być starsza osoba, ale jest, która jest, która zachowuje się bardzo dziecinnie, bym powiedziała. Osoba, która kłamie, która udaje. Osoba, która, być może ta sytuacja dotyczy kogoś spod znaku zodiaku barana. Tak jakby jest to dla kogoś lekcja. Jest to dla kogoś bardzo ważna lekcja. Dlatego, że są tu pewne iluzje i ktoś się musi nauczyć czegoś. Ktoś musi coś zrozumieć. Dlatego, że ktoś jest bardzo negatywny i bardzo krytyczny wobec jakiejś sytuacji lub wobec kogoś. Ktoś reaguje, zamiast się zastanowić. Ktoś, bardzo możliwe, że ktoś coś zrobi. Ktoś nawet może trafić za kraty za coś. Kochani, ktoś może się dowiedzieć o jakichś pozytywnych zmianach u jakiejś osoby i ta osoba w złości może chcieć coś zrobić. Być może ktoś zostanie na czymś przyłapany i zostanie wtrącony do więzienia za coś. Być może ktoś zostanie, być może, nie wiem, dla niektórych z Was może to mówić o tym, że wyjdzie na jaw jakiś przekręt, który ktoś zrobił, coś, co ktoś ukradł komuś. Być może ktoś ukradł komuś jakiś
podarunek, coś, co ktoś miał otrzymać. Ktoś się w tej chwili martwi, być może ktoś musi coś zwrócić, być może wyszło na jaw, że coś zostało ukradzione, być może ktoś doszedł do tego, że ktoś coś ukradł, ukrył i poprzez sąd zostaje... Tak, ktoś musi coś oddać. Możliwe, że jakaś kobieta musi coś oddać jakiemuś dziecku, dom albo coś, co jest związane z domem. Być może ktoś musi gdzieś podróżować. Ktoś wie, że nie może czegoś odkładać dłużej. To jest czyjaś karma. Bardzo możliwe, że ktoś dzięki temu będzie mógł się uwolnić w końcu. Tak jakby była jakaś dusza, która jest po drugiej stronie i czeka na rozwiązanie jakiejś sytuacji. Ta dusza nie może odejść w spokoju, dopóki ta sytuacja się nie rozwiąże. Może to być jakiś wasz przodek, ktoś bliski. Ktoś, kto walczy o sprawiedliwość w tej sytuacji. Ta sytuacja dotyczy finansów, kochani. Tak, dotyczy finansów. Bardzo możliwe, że ta sytuacja jest związana z sądem albo jakąś sprawą sądową. Być może komuś się wydaje, że komuś się coś upiekło, że to się zakończyło. Ale tutaj pewne rzeczy tak jakby były cały czas pod lupą. Czyli ktoś zrobił coś i to jest tak jakby następstwo tego, że ktoś coś zrobił. 363, sprawdźmy sobie. Co to znaczy? 363. Silne relacje. Jesteś godny zaufania. Twoje relacje zaczynają się wzmacniać i pogłębiać, kiedy skupiasz się na swoim rozwoju. Pokazałeś, że jesteś osobą stabilną, niezawodną, a twoi aniołowie gratulują ci podróży, którą odbyłeś, aby tutaj dotrzeć. Zanurz się dzisiaj w anielskiej miłości, spędzając czas na łonie natury i wchłaniając ją. Są tutaj pewne rzeczy, których nie wiecie, które się pojawią. Coś, co jest związane z waszym domem, z waszą rodziną, być może z czyjąś matką. Przestaliście w coś wierzyć. Ale coś, kochani, manifestowaliście, modliliście się o coś i otrzymacie za to sprawiedliwość. Jest tutaj jakaś sytuacja, która zostanie rozwiązana z jakąś niedojrzałą, emocjonalnie, psychicznie niestabilną kobietą. Być może jakąś starszą kobietą, albo jakąś, no nie wiem, no tak mi się to pokazuje, no mi się to pokazuje jako jakaś kobieta, dojrzała kobieta. Dojrzała, że tak powiem, fizycznie, ale nie psychicznie. Dobra. Zobaczmy, kochani, szybko co, duszą potrzeby. Przejdziemy sobie zaraz jeszcze do waszego pytania. I po pytanku może jeszcze tutaj sobie coś zobaczymy odwrotnie. A więc nie bądź stronniczy w stosunku do ludzi, których historii nie znasz. Nigdy nie wiesz, jaki bagaż noszą na swoich plecach. Jakie rany pokrywają ich duszę i serce. Dla nich każdy dzień może być jak droga przez mękę. Zmiana otoczenia bywa konieczna. Czasami trzeba odpocząć od męczących spraw, uwierających, więcących dziurę w głowie, nie dających spokoju. Trzeba nabrać werwy na nowo, znaleźć ukryte pokłady energii na dalszą pracę nad sobą, nad problemami, nad tym, co potrzebuje rozwiązania. A przecież bywa, że opadamy z sił. To normalne, ludzkie, dlatego odpocznij. Daj sobie szansę na świeże jutro, żeby powrócić do szarego życia z nową mocą i z tęczą na ustach. Ktoś może być urodzony 84, 85, 58, 48. Ktoś może mieć 58 lub 48 lat. Ktoś może być urodzony 8 kwietnia albo maja lub 5 lub 4 sierpnia. I jeszcze sprawdźmy sobie 84, 85, co nam mówi. Odpuść. Odpuść sobie tą osobę lub sytuację. Twoi aniołowie uznają wiele wątpliwości i zmartwień, które wypełniają twoją głowę. Zachęcają cię, abyś nie kwestionował swojej intuicji i trzymał się czegoś, co ci nie służy. Medytuj dzisiaj, wizualizuj swoje życie bez tej osoby lub rzeczy. Czy twoje życie staje się lepsze? Masz wybór.
Zmiany wokół ciebie są nieuniknione. Masz wybór, aby uczynić je pozytywnymi. Twoi aniołowie proszą cię, choć może się to wydawać wyzwaniem, aby znalazł jedną rzecz, którą możesz poprawić w swoim życiu. Napisz w dzienniku o tym, jak możesz aktywować pozytywną zmianę w swoim życiu. Być może chodzi o duchową zmianę. Twój głos pamiętaj też, że należy do ciebie i twoi aniołowie rozumieją, że szukasz akceptacji u innych ludzi, ale ostrzegają cię, że dzisiaj przed próbą zadowolenia wszystkich innych zwróć uwagę na siebie. Nie jesteś w stanie uszczęśliwić każdego, a próbując to osiągnąć, tracisz w ten sposób swój własny głos. Oddaj się medytacji z rękami na czakrze gardła i powtarzaj mantrę: mój głos należy do mnie. Mój głos jest silny. Mój głos należy do mnie. Mój głos jest silny. I poczuj odpowiednią wibrację. Uzyskanie tego, czego chcesz, wymaga, abyś był z tym na tej samej częstotliwości wibracyjnej. Więc twoi aniołowie proszą cię, aby stał się tym, czego pragniesz. Przygotuj się wewnętrznie, aby nie tylko przyciągnąć to, czego najbardziej pragniesz, ale także stać się tym. Powtarzaj mantrę. Dostosowuję się do moich pragnień. Dostosowuję się do moich pragnień. Dostosowuję się do moich pragnień. Kochani, zobaczmy sobie odpowiedź na wasze pytanko. Tak, jeśli pytania jeszcze nie ma, to włączcie sobie pauzę. Jak pytanie się pojawi, to włączcie sobie ponownie play, aby usłyszeć, co jest w odpowiedzi na wasze pytanie. W pierwszej kolejności mamy tak, Bosko, także odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak. Co jeszcze? W przeciągu kilku tygodni, jeśli pytaliście o czas. Mało prawdopodobne i w niedalekiej przyszłości. Także zobaczmy. O czym jeszcze chcę nam to powiedzieć? Tak. Gest pojednania. Wybierz pokój. Także zdecydowanie równowaga, pokojowe rozwiązanie jest najlepszym rozwiązaniem, jakie możecie w tej chwili tutaj znaleźć, tak? Gest pojednania i wybierz pokój i jeszcze raz tak. Także jeżeli się zastanawialiście, czy na pewno, czy na 100%, tak, tak, podwójne tak. Także na waszą wiadomość tak, kochani, dostajecie drugie tak. Dajcie znać, czy to z wami rezonuje, bo jestem tak ciekawa. Tak, tak, tak. Wybierz pokój, oczyść tą sytuację, gest pojednania, tak? Równowaga, kochani, przeczytam wam to. Gest pojednania i wybierz pokój, bo to będzie ważne. Te karty są do siebie tak mega podobne. A więc ta karta zwiastuje rozwiązanie sporu lub nieporozumienia. Uwikłani w tą nieprzyjemną sytuację są gotowi przebaczyć i zapomnieć. Staraj się dostrzec punkt widzenia innych, co zmiękczy nawet najtrudniejsze uczucia. Gdy do tego dodasz współczucie, moc uzdrawiającej miłości sprawi, że harmonijnie zostaną zaspokojone potrzeby wszystkich zaangażowanych. Szczegóły rozwiązania tej sytuacji pozostaw bezgranicznej miłości ducha. Bądź skłonna wybaczyć. I okaż współczucie wszystkim związanym z tą sytuacją, również sobie. Przyjmij przeprosiny i zauważ komiczność tych okoliczności. I jeszcze mam następnie. Wybierz pokój, to też wam przeczytam. W tej sytuacji wybierz drogę pokoju. Pomyśl o różnorodnych możliwościach wyboru i prawdopodobnych rezultatach. Te, które wpływają kojąco na twój umysł i ciało, stanowią odpowiedź. Posłuchaj swojego serca, a ono powie ci prawdę. Zawsze istnieje pokojowa alternatywa dla konfliktu. Twój spokój wzmacnia twoją energię i pomaga uzewnętrznić twoje pragnienia. A więc medytuj i ćwicz jogę. To bardzo dobry sposób na osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Dobrze,
pięknie sobie zobaczmy w przeciągu kilku tygodni. Ustrawianie emocjonalne, kiedy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. Odejdź. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działanie, żeby się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. W przeciągu kilku tygodni, co jeszcze? Nowy dom. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Kochani, i tak jak wspominałam, jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. Także jesień, ta jesień będzie, kochani, naprawdę obfitować piękne plony. Zobaczmy sobie w takim razie... Teraz możesz bezpiecznie przeprowadzić wszelkie pożądane zmiany. Od dawna chciałeś to zrobić, ale wahałeś się z obawy przed tym, co przyniesie przyszłość. Albo jak na Twoją decyzję zareagują inni. I ta karta stanowi zapewnienie, że naprawdę już czas, żeby odejść. Staniesz się wtedy szczęśliwsza i zdrowsza lub szczęśliwszy i zdrowszy. Poproś anioły, aby udzieliły Ci potrzebnego wsparcia w trakcie kroczenia ścieżką zmian. Im szybciej zdecydujesz się na zmianę, tym prędzej doświadczysz szczęścia, które na Ciebie czeka, także nie odmawiaj sobie tego cudownego daru. Bądź asertywna i mów o swoich prawdziwych uczuciach. Podejmij wobec siebie zobowiązanie i przyrzeknij je wypełnić. No kochani, mówiłam o tym, no. Zacznij działać, abyś mógł odejść i skontaktuj się może z jakąś grupą wsparcia albo uaktualnij swój życiorys lub zgromadź trochę oszczędności, aby móc to zrobić. Regularnie chodź na zdrowe i energetyczne spacery. Pięknie, także dzięki uzdrowieniu emocjonalnemu jesteście w stanie, kochani, postawić konkretne kolejne kroki do zmian. Być może przeprowadzka, nowy dom. Zobaczmy, co w związku z tym domem. A więc tak, wróżki są idealnie zestrojone z biciem serca ziemi. Dlatego wyczuwają wszelkie zmiany na długo przed tym, zanim my je sobie uświadomimy. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ wróżki przeczuwają, że niedługo przeniesiesz się w jakieś nowe miejsce, co przyniesie Ci korzyści. Jeśli poprosisz je o wsparcie, wróżki pomogą Ci przejść przez zmiany dotyczące np. opuszczenia Twojego obecnego domu, pozbycia się trosk finansowych, czy też znalezienia nowego, idealnego miejsca zamieszkania. Także rozpocznij przygotowania do przeprowadzki, na przykład skontaktuj się z agencją nieruchomości. Pozytywne zmiany w Twoich finansach pozwolą Ci zamieszkać w ładniejszym i bardziej komfortowym domu. Ktoś wprowadza lub wyprowadza się z Twojego domu. Zmiany w związku zwiastują przeprowadzkę. W Twoim domu rozpoczęty został proces uzdrawiania. Rozważ wykonanie zawodu, w którym będziesz pomagać innym w sprawach związanych z ich domami, na przykład feng shui, malowaniem, kształtowaniem krajobrazu czy wykonywaniem różnych domowych prac. Bosko! Dobra, kochani, to zobaczmy w takim razie. Mało prawdopodobne, o czym to mówi? Oczyszczenia, więc czas odtruć i oczyścić swoje ciało i umysł, tak? Także dla niektórych z Was może to mówić o tym, że pewne rzeczy nie mogą się szybciej wydarzyć, dlatego że musicie zadbać o siebie. To są dla Was bardzo ważne zmiany, aby zadbać o swoje ciało, aby zadbać o swój organizm, o swoją głowę, oczyścić nie tylko ciało, ale i umysł z jakichś negatywnych myśli i emocji. Jest to łatwiejsze do zrobienia, niż Ci się wydaje. Nie ma potrzeby się śpieszyć albo robić cokolwiek na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas. Także połącz się z naturą. Być może zbyt długo przebywacie w zamkniętych pomieszczeniach. Trzeba wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza. Być może również poprzez kontakt z dziećmi. Masz talent do kierowania dziećmi i opiekowania się nimi oraz udzielania im pomocy oraz i leczenia. Użyj swoich zdolności, aby im pomóc. I zobaczmy sobie w niedalekiej przyszłości. Ocean. Być może w niedalekiej przyszłości wybieracie się gdzieś nad ocean, przeprowadzacie się nad ocean, kochani, nie wiem. Głębokie, błękitne morze przemawia do Twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, żeby doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy.
i poproś, poproś anioły o pomoc w tej sytuacji, a natychmiast zaczną działać w Twoim imieniu. Pamiętaj, że podlegamy wielu prawom wszechświata. Jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać Twoich własnych wyborów. Anioły cierpliwie czekają więc na Twoją prośbę. I kiedy poprosisz je o pomoc, wtedy słuchaj, wytęż słuch. Akceptacja. Spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów. Z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. I kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy oraz zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bosko. Zobaczmy jeszcze, co przesłania od Twoich aniołów. Rosetta. Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Kochani, pięknie. Także jaka praca z dziećmi? Co jeszcze? Masz do spełnienia ważną misję życiową, która wiąże się z komunikacją i sztuką. Nie pozwól, żeby niepewność powstrzymała Cię przed osiągnięciem tego celu. Anioły pomogą Ci w tym. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że inspirujecie być może jakieś młodsze pokolenia, jeżeli chodzi o sztukę, o tworzenie. Pokazujecie, jak tworzyć, jak się wyrażać być może, nie wiem. Być może macie pewne dary, być może sami uczycie się pewnych rzeczy i uczycie się tego po to, aby uczyć kolejne pokolenia. Może dzieci własne? Teresa, może masz na imię Teresa. Ktoś może mieć na imię Gabriel, Róża, Michał. Przerwa. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany lub zapracowana, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. Archanioł Michał jest z Tobą i dodaje Ci odwagi, żebyś zmienił lub zmieniła swoje życie na lepsze. I zobaczmy w takim razie, co jeszcze od Archanioła Michała. Jakąś modlitwę tutaj sobie poprosimy. Trochę wiadomości jest. A więc anioły miłości pomagają Tobie. Pięknie, także ta sytuacja może dotyczyć miłości. Zdystansuj się do tej sytuacji. Zbadaj swoje możliwości. Oraz napisz o swoich myślach i uczuciach. Kochani, i to też Wam przeczytam, to będzie mega. Więc anioły miłości. Gdzie my mamy anioły miłości? Ta karta świadczy o tym, że Twoje modlitwy dotyczące miłości zostaną wysłuchane oraz otrzymasz na nie odpowiedź. Istnieje wyjątkowa grupa niematerialnych bytów, nazywanych aniołami miłości, które zajmują się sprawami sercowymi. Bardzo możliwe, że sytuacja dotyczy Twojej jakiejś relacji małżeńskiej. Bardzo możliwe, że ta sytuacja dotyczy jakiejś miłości w rodzinie. Otrzymujesz wsparcie od aniołów, które przekazują Ci intuicyjne wskazówki, aby przygotować się na wielką miłość. Aby odnaleźć drugą połówkę, musisz określić cechy, które pragniesz, aby posiadał Twój partner. Anioły miłości mogą poprosić Cię, abyś zmienił swoje nawyki w kierunku zdrowszego stylu życia. Skup się na samodoskonaleniu. Poznawaj nowe, interesujące zajęcia. Spotykaj nowych ludzi. I im więcej posługujesz się intuicją, tym szybciej Twoje modlitwy o kochający związek zostaną wysłuchane. Bardzo możliwe, że ta osoba jest urodzona 16 dnia miesiąca, albo jest urodzona 1 czerwca lub 6 stycznia, lub być może w 61 roku, lub być może ma 61 lat. Numer 16 jest bardzo symboliczny, być może poznacie lub poznaliście tą osobę, nie wiem, 16 dnia miesiąca, albo być może, nie wiem, znacie kogoś od 2016 roku. Jest tutaj, kochani, coś z tą 16, bardzo symbolicznego, co dotyczy miłości tej osoby prawdopodobnie. Osoba, o którą pytasz, jest Twoją bratnią duszą, a więc doświadczysz pozytywnych zmian w obecnym związku. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji, tak? Być może uczysz się kochać samego siebie i dzięki tym wskazówkom prawdopodobnie wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego. Także słuchaj swojej intuicji w kwestii ćwiczeń i diety oraz innych aspektów samodoskonalenia się. I tutaj macie modlitwę, kochani.
Możecie sobie zrobić zrzut ekranu. A więc, drodzy aniołowie stróże mojej pokrewnej duszy, dziękuję za przygotowanie jej i mnie do miłości i zamotywowanie nas do troski o zdrowie oraz przygotowanie do spotkania. Dziękuję za pomoc w rozpoznaniu się nawzajem oraz za odwagę, żeby powiedzieć witaj, tak byśmy mieli szansę stworzyć prawdziwie intymną więź. Następnie mamy zdystansuj się do sytuacji, tak, czyli wszelkie dramaty na bok, kochani, to co Was nie dotyczy, nie brać w tym udziału. A więc prawdopodobnie utknąłeś lub utknęłaś w jakimś punkcie i nie widzisz go obiektywnie. I ta karta wskazuje na to, iż już najwyższy czas, żeby zrobić krok w tył i uzyskać większy obraz sytuacji. Archanioł Michał prosi Cię o zdystansowanie się do otaczających Ciebie emocji. On także Ci w tym pomoże. Archanioł Michał również pokieruje Cię, abyś odosobnił doświadczenie, a tym samym nie chował urazy do zachowań innych osób. Pomoże Ci to w powstrzymywaniu defensywnych reakcji. W zamian za to Twoje działania będą wypływały z miłości i mądrości. Także daj sobie czas. Oddal się od ludzi, których ta sytuacja dotyczy. Pamiętaj, że nie musisz natychmiast znać rozwiązania. Anioły zatroszczą się o szczegóły. Tym, co jest dla Ciebie w tej chwili najważniejsze, jest wewnętrzny spokój. Uczucie, w którym wola łączy się z nowym, pomocnym wnętrzem. Także nie bierz do siebie argumentów innych ludzi. Pozwól im po prostu iść swoim torem. Bądź pełny współczucia, bez noszenia ciężaru innych osób. I poproś Archanioła Michała o oczyszczenie Twojej energii. Już najwyższy czas na odejście z niezdrowej sytuacji lub relacji. I kochani, modlitwa. Archaniele Michale, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu. Tak, żebym mógł być skoncentrowany lub skoncentrowana na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie, wewnątrz mnie i w tej sytuacji. I zbadaj swoje możliwości. Więc bardzo ciężko pracowałeś na to, co posiadasz. Nadszedł czas, aby spojrzeć na alternatywy. Twoje zdolności przystosowawcze są naprawdę godne podziwu. Jednak Archanioł Michał przypomina, że niezwykle ważna jest szczerość samym sobą i autentyczność. W żadnym wypadku nie musisz podlegać kompromisom. Archanioł Michał zapewnia o tym, że Twoje potrzeby będą zaspokajane w łagodny i kochający sposób. Także odśwież swoje CV i poszukaj nowej pracy. Wiedz, że nie będziesz sam po uwolnieniu się z niezdrowego związku. Znajdź nowe sposoby uleczania obecnej sytuacji. Badaj i rozwijaj różne opcje. Może czas na zmianę profesjonalistów, z którymi pracujesz. Na przykład lekarza, terapeutę czy prawnika. Pozwól sobie śnić na jawie o nowych możliwościach i pamiętaj, że wszystko jest możliwe. I może czas napisać o swoich myślach i uczuciach, aby się uwolnić od czegoś, co Wam ciąży. A więc ta karta wskazuje na to, że jesteś zagubiony przez konflikt uczuć i niepewność, w którym kierunku pójść. Archanioł Michał pomoże Ci dostać się do Twoich emocji, zrzucić pokrywę, żeby osiągnąć wewnętrzny stan prawdy. Proponuję Ci, abyś napisał wszystko, o czym myślisz i czujesz, bez edytowania lub cenzurowania słów. Prywatna podróż umożliwi Ci osiągnąć wgląd w naturę Twoich pragnień. Jasność ta zainicjuje kroki, które następnie musisz podjąć. Także traktuj kreatywnie pisanie jako hobby lub karierę i podejmij kurs pisarstwa. Pisanie jest częścią Twojego boskiego celu życiowego. Być może czas opublikować coś, co napisałeś lub napisałaś. I tutaj, kochani, modlitwa. Dziękuję Ci za pomoc w docieraniu do podarowanej od Boga kreatywności i mądrości, dzięki którym wyrażam siebie i wydobywam z środka, błogosławiąc i uzdrawiając. Dobra, i na koniec, kochani, zobaczmy jeszcze, co od wyroczni najważniejszego. Poprosimy tutaj sobie jedną kartę. Nowa Ziemia, tak? To już się dzieje, także wytrwaj w podtrzymaniu swojej wizji. Nowa Ziemia, zobaczmy, kochani. No już przyszli. Ktoś może być urodzony w 76, 77, 67. A więc
Nie poddawaj się teraz. Jesteś bliżej niż myślisz. Wiem, że trudno jest podtrzymać częstotliwość nowej ery, kiedy ma się wrażenie, że tak wiele rzeczy obraca się w gruzy i tak wiele osób traci wiarę. Ale oto właśnie jest dla Ciebie znak, że podążasz we właściwym kierunku. Masz wielki dar. Widzisz potencjał rzeczy, zanim jeszcze zaistnieją. A więc pielęgnuj nowe nasiona. Wyśnij je, żeby zaczęły być. Nie trać wiary. Utrzymaj koncentrację. Pamiętaj o tym, że wysiewanie nowych nasion i wywołanie zmiany czasów to nie jest byle jaki wyczyn. Wymaga on najwyższego zaufania i radykalnej wizji. I wybranie tej karty ma Ci przypomnieć, żebyś zachował tą wiarę. Podjęłaś decyzję, żeby tutaj być, żeby stać się częścią tej globalnej zmiany. Także nie ustawaj w działaniu, bez względu na to, czy działasz poprzez modlitwę, medytację, czy też przez zajmowanie się nowym projektem, czy pracą, bądź tworzeniem. To już się dzieje. Nie poddawaj się teraz. Światu potrzeba więcej marzycieli takich jak Ty. Więcej ludzi z nadzieją w sercach. Droga, którą masz przed sobą, nie będzie zapewne gładka i prosta. Ale wprowadzenie nowej ery w czasach zmiany nigdy takie nie jest. Także pamiętaj, że to, ku czemu od dawna dążysz, niemal już nadeszło. To nie jest czas, żeby wątpić. Nie wahaj się. Wykaż maksimum poświęcenia i jeśli dasz sobie wszystko, w niedalekiej przyszłości będziesz mogła odpocząć i przyglądać się, jak wszystko, co tak starannie pielęgnowałaś, rośnie i zakwita. I to jest możliwe. Także nie przestawaj skupiać się na swoich marzeniach. Naprawdę jesteś bliżej, niż myślisz. Także podtrzymuj tą wizję. Postaraj się złagodnieć, żeby kochać po prostu, kochanie. Być może jest tutaj jakaś sytuacja, która jest związana z pewnym konfliktem i ma to po prostu na Was duży wpływ. Czas prawdopodobnie odpuścić pewien ból, odpuścić może jakąś urazę. Tak, jest to dla Was pewnego rodzaju może jakiś trening, uczycie się tutaj czegoś nowego, nowe hobby, nowa pasja. Coś, co przyniesie Wam ogrom dostatku, kochani. Czyli otwierają się przed Wami jakieś nowe możliwości, być może uczycie się czegoś nowego, co przyniesie Wam ogrom dostatku. Odzyskanie równowagi. Zaczynacie rozumieć, co tak naprawdę się liczy, co jest najważniejsze. Zmiana priorytetów. Być może koncentrowaliście się nie na tym, co należy. Być może byli wokół Was ludzie, którzy rozpraszali Was od tego, co faktycznie powinniście robić. Zastanów się nad tym, co tak naprawdę Ciebie napędza do życia i do działania. Co naprawdę Ciebie motywuje, aby się uwolnić od czegoś. Jesteście w stanie zrobić coś w inny sposób. Jesteście w stanie się uwolnić. Ale tak. Trzeba wytrwać po prostu w swojej mocy, w swojej sile. Pojawiają się dla Was jakieś nowe możliwości. Bardzo możliwe, że w tej chwili się uleczacie, kochani. Po czymś, czego doświadczyliście. Dlatego jest Wam ciężko. Być może pojawia się ta niecierpliwość. Ile to jeszcze będzie trwało? Ale jesteście już, kochani, u kresu. Co jeszcze tutaj? Na zakończenie. Wyjdź ze strefy komfortu. I zrób coś nowego. Bądź sobą, bądź autentyczną sobą. Dla niektórych z Was jest tutaj mowa o jakiejś zmianie. Być może coś chcecie zrobić, zmienić odnośnie swojego wyglądu, zmiana koloru włosów, albo nie wiem, coś zmiana w makijażu, czy sposobie ubierania się. Więcej jasnych kolorów, więcej barw, które są pozytywnymi wibracjami, mniej czerni, mniej... Zobaczcie, że wszędzie są kolory. Tak jakby... Pozwalacie sobie na bycie sobą, na wyrażanie się nawet poprzez ubiór, poprzez chociażby, nie wiem, fryzurę, cokolwiek nie robicie. Tak jakby więcej swobody w tym, kim jesteście. Wyjdź ze strefy komfortu i pozwól sobie być sobą. Tak jak małe dziecko, które idzie rano do szafy i wybiera swoje najlepsze ciuchy, które ma ochotę ubrać dzisiaj do szkoły. Taka właśnie radocha w Was. Każdy dzień jest wyjątkowy, każdy dzień jest ważny. I każdego dnia ważne, żeby czuć się najlepiej. Także się nie powstrzymuj. Nie trzymaj swoich, nie wiem, jakichś
najlepszych, najulubieńszych, najfajniejszych rzeczy na specjalną okazję, kochani. Bo z reguły takie rzeczy czekają na specjalną okazję, a później się okazuje, że ich nigdy nie założyliśmy. Bo tyłek urósł, albo tyłek schudł, albo już nie wypada, albo nie na tę okazję, albo na coś, albo na coś, albo na coś. Nie, kochani, każdego dnia dzień jest idealny i wyjątkowy. Na Twoje ulubione perfumy, na Twoją ulubioną biżuterię, na Twój ulubiony ciuch, na Twoją ulubioną fryzurę. Na to, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się komfortowo. Na to, żeby wybrać się w jakieś miejsce, w które uwielbiacie chodzić. Wprowadzenie ważnych zmian, kochani, aby po prostu mieć więcej radości z tego, gdzie jesteście. Dbałość o siebie i więcej radości w życiu. Więcej zabawy. Pokochaj każdą część siebie i każdą wersję siebie. Otrzymujecie też dużo znaków, kochani. Dla niektórych z Was te znaki mogą w dużej mierze dotyczyć tego, aby odpocząć trochę, aby wrzucić na luz, aby trochę relaksu, tak? Działajcie to, co macie działać, ale pamiętajcie, żeby w tym wszystkim dbać o siebie. Aby nie zaniedbywać siebie w tym wszystkim, kochani. Żeby się nie wypalić, nie przemęczyć. Co jeszcze tu? Tak, dokładnie. No cieszyć się życiem wtedy, kiedy możecie, kochani. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. Słuchaj swojego serca, czego chcesz, czego pragniesz, co lubisz robić. Rób to po prostu częściej. Dzięki temu stajesz się silniejszą wersją siebie. Kiedy siebie kochasz, kiedy siebie akceptujesz, kiedy dbasz o siebie, kiedy siebie wynagradzasz, kiedy robisz dla siebie wszystko to, co byś chciał lub byś chciała, aby zrobił dla ciebie ktoś inny. Nie musisz czekać, aż ktoś inny to zrobi dla ciebie. Zrób to dla siebie. To jest pierwszy krok do tego, aby być szczęśliwym człowiekiem. A to, co robisz dla siebie, to jak dbasz o siebie, tak również, jak to często powtarzam, kochani, wszechświat zadba o ciebie oraz ludzie z zewnątrz. Także słuchaj, czego chce twoje serce. Idź za tym. Wprowadzacie ogromną zmianę do swojego życia, kochani. W tym momencie zmienia się wiele w waszym życiu. Zaczynacie świecić jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego, że dopiero teraz zaczynacie dostrzegać swoją prawdziwą wartość, to kim jesteście i jakie macie moce. I to jest najpiękniejszy dar. To jest najpiękniejszy prezent, kochani. I najlepsza nagroda, jaką mogliście otrzymać za te swoje lekcje, które przeżyliście. Nigdy nie jest za późno, żeby być szczęśliwym. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że te wiadomości, kochani, z Wami rezonowały, że coś Wam dzisiaj tutaj przytoczyły. Jeśli to były Wasze wiadomości, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, komentarza. Subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Klikajcie w dzwoneczek powiadomień, aby mnie nie zgubić. I kochani, do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym czytanku. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki. Pa, pa!